Cześć, witam was moi mili. W tym materiale zrobimy sobie Dungeon, Nightmare Dungeon na randze drugiej, bo tak się składa, że taka pieczęć koszmarów nam wydropiła. Akceptujemy wszystko i on już się pojawia na mapie i my się widzimy na miejscu. Dla was to chwila, a mi to zajęło tam parę sekund dotarcie do tego dungeonu. Pozostałe wskrzeszenia, zgładź lur. Lud Aldura. Dobrze, więc idziemy zgładzić jego lud. Prawo może tutaj zajrzymy. Na razie nic specjalnego. Coś nam tam ciekawego wydropiło. Słuchajcie, jestem na tyle ciekawy, że sprawdźmy sobie święty napierśnik, ale tu jesteśmy cały czas pod atakiem. Oj, oj, oj. Tak, pach. Nie zapominajmy o naszym żyćku. Mam nadzieję, że tu nam całkiem sporo wleci wszystkiego. Cofnijmy się, czy tu... Jakichś ciekawych przedmiotów nie zostawiliśmy. Nadal mamy komplecik. A, następny glif. Tu za wielki stoi. Żebyśmy tu nie zginęli. No i zablokowali mnie tu. Ale ogłuszenie ładnie wchodzi. Oj, tu jeszcze zostali, zobaczcie sobie. Wydarzenie ukończone. Lecą przedmiociki, trzeba przyznać, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Gdzie jest ten lud Aldura? Ja już się boję, jaki tu łosik będzie. Okej. Dobra, tu chyba będziemy zataczyć takie kółko, ale przejdźmy sobie go całego. Pięknie. Jachtowe buty.
materiałów także sporo, więc Micha się cieszy, że będziemy mieli z czego ulepszać sobie przedmioty. Teraz się zastanawiam, tu w górę zablokowane przejścia, skąd tu dziko drzew? Bardzo ładnie. Się odblokuje nam tam przejście. A tu jeden, o cholera. No dobra, ale wyczekamy to, nie byliśmy pod atakiem. Nie musimy szybko uciekać z pułapki. Leczmy się. Dobrze. Następna będzie tornadko. Króliczek tu sobie biega po polanie. Okej. Tam jeszcze jakaś trucizna. Skóra. Bardzo fajnie. Okej, to ci muszą być. Dobra, niech wybuchnie, żeby nas nie zamroziło tutaj coś. Dobra, wybuchaj i wlecimy na cali na biało. A on się przeniósł, kurde, skubaniutki. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czuję się content w tym momencie, znowu. Ekstra. Te tornada też niczego sobie, dobra, to oznacza się... Kaj księżycowego wróżbity, że już nas wita tutaj. Otworzyło się nam przejście, fantastycznie. Co on krzyczał tu? Ahoj, przygodo chyba. Te wybuchy, już kiedyś zginąłem od nich, więc na nie trzeba uważać. Ta ranga druga to już tutaj takie drobniejsze wyzwanie. Aj! No tu niewiele brakowało, abyśmy zginęli. Trzeba uważać, zdecydowanie już na tym poziomie nie są to już uniki muszą wchodzić w grę.
Ale nas próbował tu załatwić koleżka. Wyzbierajmy wszystko. Ja lubię, jestem taki zbieraczek tutaj, lubię sobie pozbierać te rzeczy, ale mamy tylko 6 buteleczek. Tylko i aż. Myślę, damy jakoś radę sobie. Ta roślinka to niespodzianka. Siedem, tu coś nam dostaniemy. Ej, ej, ej! Panowie! Jakiś pierścień, ale legendarny. Bardzo dobrze. Miecz. Dobra, tędy sobie przejdźmy. Fajnie ten zew starożytnych, jeżeli mamy i mamy ten aspekt i że on się pojawia i wykonuje taki sam atak jak my. Ekstra, ekstra to wygląda i też... O kur... Spoko, już się robi. Ale teraz... Nie mogę zostawić tu przyjaciół, nie w ten sposób. Sami nie damy rady. To już jest nudne, ten tekst w koło. Czuć, że się dzieje. Jest skrzyneczka za to wydarzenie. Strzemrzące obole, święte rzeczy. Nadkruszony szafir. 10 buteleczek. Tu jeszcze pozostawialiśmy sprzęt. Czy my w ogóle jeszcze mamy czym? Legendarny pierścień. W czasie berserkowania 3 punkty furii na sekundę. Całkiem spoko, tylko że tam rol był chyba od 3 do 6. Chciałbym się wycofać, bo... Jakby to ogłuszenie jeszcze na nich wchodziło częściej, to by było w ogóle ekstra. Ale nie ma co narzekać, tak też jest dobrze na tym buildzie. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, jak to wszystko wygląda u mnie, to dajcie znać, może filmik zrobimy, może nie będę opowiadał tego tak mega profesjonalnie, bo jestem przecież tutaj amatorem. Tam by było miejsce do bossa. No nie, no musimy iść. Koniecznie. Zobaczymy sobie, kogo tutaj mamy na samym końcu. Gaj księżycowego wróżbity. Ekstra, coś z tego będzie wychodzić, z tych wulkaników, takich płomiennych.
niepotrzebnie tą aptekę. Gdzie on się podział? Bardzo ładnie. Już po nim? No, ja już w glifa sobie kliknąłem. Niekoniecznie chciałem. Tu przedmioty się pokazały. Odblokowano aspekt także. Bardzo fajnie. Wiecie co, ja z tych glifów nie wiem, co ja bym w ogóle u siebie chciał. Te punkty się sumują na szczęście. Tu dostaliśmy już 2. Za chwilę też będzie poziom, więc jeden punkt mistrzowski. Zręczność. 5 punktów. Broń drzewczowca. Kurde, co się ze mną dzieje? Już chyba późno i po prostu mam problem z wymową. Nie, to trzeba sobie przejrzeć na spokojnie właściwie jaki glif, jak wybiorę jakiś, z pewnością wam to pokażę. A w tym miejscu będę chciał się pożegnać. Dosyć szybko idzie w tych Nightmare Dungeonach, to jest tak w granicach 15 minut powiedzmy, więc warto je robić, jeżeli wypadną. Następny pewnie materiał będzie Nightmare Dungeon na randze trzeciej. W związku z tym ja już was zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału, aby was nie ominął żaden z odcinków. Cześć!